Dzień dobry, Monika Ordowska, Zagadkowa Noc. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już zachęcam do wspólnej zabawy. Na sam początek bardzo łatwa zagadka. W kuchni na sz. Czyli mamy dwie litery, dwie pierwsze litery. Nie mówię, że na S, tylko od razu mówię, że na sz, żeby było łatwiej, żebyśmy szybciej te zagadki rozwiązali. Bardzo łatwe hasło w kopercie. Tyle mogę powiedzieć. Czekam oczywiście na pierwsze telefony. No może z pierwszym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Szybciutko przypominam zasady, a Wy się zastanówcie. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę i udzielisz prawidłowej odpowiedzi, a więcej dowiesz się na 366. telestronie Gazety Polsat. No dobrze, przypomniałam zasadę, czy ktoś z Was wpadł już na jakieś słowo na sz. W kuchni na sz. Dwie pierwsze literki mamy podane, czyli naprawdę, słuchajcie, nie ma tutaj wielu możliwości. Gdyby to było S, no to mogłabym liczyć, że ta zagadka dosyć długo potrwa. Na S jest sporo rzeczy w kuchni, prawda? Ale na sz, dokładnie na sz. Przychodzi Wam coś do głowy? W kuchni na sz. Czy usłyszę pierwszy telefon? Jest ktoś w ogóle przed telewizorem? Czy wszyscy poszli spać? W kuchni na sz. Komu przyszło coś do głowy? Gwiazdka 7301, jeżeli dzwonicie z telefonu komórkowego, 704-304-301, jeżeli dzwonicie z telefonu stacjonarnego. Czy ktoś ma już jakiś pomysł? W kuchni na sz. Dzień dobry, jest telefon, poproszę o odpowiedź. Halo, poproszę o odpowiedź. Jest, proszę. Jaka odpowiedź? Sztaw. Taka sztaw. Słabo pana słyszę. Mógłby pan powtórzyć? Szczaw. Szczaw. No dobrze, dobry pomysł, ale jeszcze nie w kopertę, w związku z tym zapisuję. Słuchajcie, musicie pamiętać, żeby mieć tutaj dobry zasięg, żebym wszystko słyszała. Poza tym mówimy wyraźnie, dobrze? Bo tutaj miałam pewne wątpliwości. Dobrze, szczaw to jest pierwsza propozycja. Zgadza się, rzeczywiście jest na szy, rzeczywiście jest w kuchni, ale jeszcze nie z koperty. W związku z tym czekam na kolejnego gracza, kolejny telefon. Kto ma jakiś pomysł, teraz wybiera numer. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. 100 zł do wygrania, 100 zł na sam początek. Naprawdę bardzo łatwe hasło w kopercie. Nie będę tutaj czarowała. W kuchni na szy. Szczaw już był. Co jeszcze przyszło nam do głowy? W kuchni na sz, szczaw i... No może z drugim telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Szybciutko. W kuchni na sz. Wiem, że jeden pan na pewno nie śpi. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto ma jakiś pomysł i chciałby wygrać 100 zł? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Słuchajcie, to jest naprawdę prosta zagadka. Prosta zagadka na sam początek. 100 zł do wygrania. Czekam na... kogokolwiek, komu przyszło coś do głowy. Słuchajcie, nie ma tutaj złych odpowiedzi. Warto sprawdzić każdą. Jedna z tych odpowiedzi jest ukryta tutaj w kopercie. 100 zł do wygrania. Wydaje mi się, że naprawdę dużo tych rzeczy na szy w kuchni nie ma. Także naprawdę duże szanse, żeby wygrać 100 zł. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szafka. Szafka. No dobrze, niech będzie szafka, ale zorientujmy się na produkty spożywcze. Dobrze? Czekam na coś, co jest produktem spożywczym. W kuchni na szy. Czy komuś przyszło coś do głowy? Był szczaw, była szafka. Co jeszcze? Co jeszcze może nam przyjść do głowy? Szy. Literki. Pierwsze literki tego słowa, tego hasła. W kuchni na szy. Szczaw, szafka i... No słuchajcie, dwie osoby trafiły na razie do studia, ale mogło być lepiej. Zwłaszcza, że zagadka naprawdę łatwa. Pierwsza zagadka w naszym programie, która powinna już być za nami. Kolejne zagadki czekają. Czasu naprawdę mamy niewiele na rozwiązanie. Im szybciej będziecie rozwiązywać zagadki, tym więcej nagród nam się rozdać. No wszystko w Waszych rękach, wszystko od Was zależy. W kuchni na szy.
zobaczcie, tutaj mamy podane dwie literki, nie jedną literkę. Naprawdę jest dużo prościej. Kuchni na szy. Nie ma tutaj wielu możliwości. Jeżeli masz pomysł, naprawdę warto go sprawdzić. Szafka, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Poproszę o odpowiedź. 3, 2, 1. No niestety. Jeżeli wybieramy numer telefonu do studia, błyskawicznie podajcie mi odpowiedź, dobrze? Bo też nie mogę zbyt długo czekać. Być może w tym czasie ktoś inny by chciał trafić do studia, a tutaj ktoś nas wstrzymywał. Szczaw, szafka, co jeszcze? Coś na szy w kuchni? Czy przyszło ci coś do głowy? Jeżeli tak, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer telefonu do studia. Ktoś wybrał, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, szprot. Szprot, dobry pomysł, dobre hasło, jeszcze nie z koperty, ale bardzo dobrze, udało nam się coś znaleźć, świetnie. Szprot, mamy trzy hasła na naszej tablicy, trzy hasła, które na pewno w kopercie nie są ukryte. No już pewnie niewiele zostało, bo przypominam, że możliwości tutaj naprawdę od samego początku w zasadzie już nie było wielu. W kuchni na szy, nie jedna literka, ale dwie mamy podane. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, sztuczce. Sztuczce. No ja już mówiłam, że chodzi mi... Słuchajcie, nawet nie będę tego zapisywała, bo mówiłam, że chodzi mi o produkty spożywcze. Te sztuczce już nas oddalają od tematu. Ktoś podał szafkę? Ja powiedziałam, zorientujmy się na produkty spożywcze. Także sztuczce nie, szafka też na pewno nie. Lepszy pomysł to szczaw i szprot. Szczaw i szprot, bardzo dobre pomysły. Coś jeszcze, co na pewno jest ukryte w kopercie, jest warte 100 zł. Czekam na kolejnego gracza, kolejny telefon w kuchni. Nasz szczaw, szprot, najlepsze pomysły. Szafka nie, ale trzy hasła zapisane na naszej tablicy. Czekam na kolejnego gracza. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szynka. Szynka, no bardzo dobry pomysł. No jak bez szynki mogłoby się obyć w kuchni, szczególnie mężczyźni. Szynka, zapisuję, jeszcze niestety nie... z koperty w kuchni na szy. Czy coś jeszcze przyszło ci do głowy? Zobaczcie, zapomnieliśmy o szynce. Może za bardzo kombinujecie. Był szczaw, szprot, a teraz dopiero usłyszałam szynka. 100 zł w dalszym ciągu do wygrania. Czekam na kolejnego gracza, kolejny pomysł. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? A może ktoś z tych osób, która już trafiła tutaj do studia, ma jeszcze jakąś propozycję? Coś w kuchni na szy. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo, poproszę o odpowiedź. Halo. To będzie szafan. Jeszcze raz, halo, poproszę. Szatan. Szatan, tak? Dobrze usłyszałam. Panu chodziło o... No jak rozumiem, panu chodziło o grzyba, tak? No nie jest jadalny. Nie jest jadalny, ale no jest to... No tak, produkt spożywczy. No kochani, w związku z tym nie zapisuję. Reżyser mówi, nie kombinujemy w ten sposób. Prosimy, żebym też nie zapisywała tego hasła na tablicy. Czekam na jeszcze coś innego. Kuchni naszy. Był szczaw, szafka, szprot, szynka. Zdecydowanie najlepsze pomysły to szczaw, szprot i szynka, ponieważ są to produkty spożywcze. Czekam na jeszcze jednego gracza. Być może teraz z tym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szponder. Dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. No i czekam na kolejnego gracza. Gwiazdka 7301, 704, 304, 301. Coś w kuchni na szy. Co to może być? Produkt spożywczy, przypominam. Kto ma coś jeszcze? Teraz szybciutko wybieramy numer. Gwiazdka 7301 albo 704, 304, 301. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder. Co jeszcze? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo, no już liczyłam, że się uda, szkoda, ktoś
się rozłączył. Miałam nadzieję, że zerwę tę kopertę i szybciutko podam, oddam komuś z was 100 zł. Ktoś poda mi rozwiązanie. Dobrze, w związku z tym walczymy dalej. W kuchni na szy. Co jeszcze uda nam się znaleźć? Czy ktoś znalazł coś w kuchni na szy, czego jeszcze nie ma na naszej tablicy? Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, to już było. Czekam na coś nowego. Gwiazdka 7301 704 304 301. 100 zł w dalszym ciągu do wygrania. W kuchni na szy. Słuchajcie, ta zagadka już powinna być za nami. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? A może ktoś z was znalazł jakieś inne hasło, którego jeszcze nikt nie podał? Może ktoś myśli zupełnie inaczej niż osoby, które już do studia trafiły? 100 zł w dalszym ciągu do wygrania. W kuchni na szy. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder. Co jeszcze? Naprawdę nieźle nam idzie. Szkoda, że zagadka no niestety chyba zbliża się do końca. No bo co jeszcze możemy znaleźć na szy? Kuchni. W kuchni na szy. A może warto przejść się do kuchni? Może akurat macie to w domu? W kuchni na szy. No szybciutko, czy ktoś ma jakiś pomysł? Szybciutko wybieramy numer. Gwiazdka 7301, jeżeli dzwonicie z telefonu komórkowego, a jeśli dzwonicie z telefonu stacjonarnego, 704 304 301. Dzień dobry, ktoś wybrał? Poproszę o odpowiedź. Szczerzuja. Szczerzuja? To taka ryba. No dobrze, zapisuję. No i teraz zobaczymy. Reżyser mówi, że sprawdza, czy to można zjeść. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja. Szczerzuja to małża. O, tutaj reżyser sprawdza. Ale niestety nie to hasło, nie to hasło. Słuchajcie, chyba za bardzo troszkę kombinujecie. Bo tutaj pan bardzo no, ekscentrycznie, oryginalnie znalazł hasło, na które ja na pewno bym nie wpadła. Myślę, że reżyser też. W kuchni na szy. Gwiazdka 7301 704 304 301. Jeżeli masz łatwiejszy pomysł niż szczerzuja, to szybciutko wybierz numer. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja. Jadalna, podobno jadalna. No dobrze, łatwiejsze hasło. Na pewno łatwiejsze hasło mamy w kopercie. Czekam na kolejnego gracza i może z tym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. No, widzę, że może już trudno jest znaleźć coś po prostu na szy w kuchni, bo sporo odpowiedzi padło, sporo odpowiedzi usłyszałam, a jeszcze nie udało nam się rozwiązać tej zagadki. Pan tutaj podał bardzo, no, wydaje mi się, trudne hasło. Czekam na kogoś, kto ma prostszy pomysł. W kuchni na szy. Gwiazdka 7301 704 304 301. Ktokolwiek? Kuchni na szy. Słuchajcie, czy ta szczerzuja już wszystkich załamała? Czy wszyscy się już poddali, odeszli od telewizorów? Naprawdę łatwiejsze hasło jest w kopercie. Masz pomysł? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szafran. Szafran, no dobrze. Dobry pomysł, zapisuję jeszcze nie z koperty. Bardzo dobrze, to jednak jeszcze się udało nowego znaleźć. Świetnie, czekam na kolejnego gracza, bo jeszcze nie jest to hasło z koperty. Jeżeli masz pomysł, jeżeli coś ci przyszło do głowy, to znaczy, że jesteś no, na bardzo, bardzo dobrej drodze do wygrania 100 zł. W kuchni na szy. Wydaje mi się, że dużo tych haseł nie ma. Słuchajcie, zazwyczaj mamy podaną jedną literę. Tym razem mamy podane dwie literki, szy, S i Z, czyli pole tutaj manewru mamy ograniczone. W kuchni na szy. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja i szafran. Co jeszcze? Czy komuś udało się jeszcze coś znaleźć? Szybciutko wybieramy numer. Masz pomysł? Gwiazdka 7301 704 304 301.
No ja wiem, ciężko jest już coś znaleźć. Sporo pomysłów jest na naszej tablicy, ale szukamy. W dalszym ciągu szukamy. Może ktoś właśnie wpadł na ten pomysł. Może jesteście lepsi od osób, które ktoś jest lepszy tak naprawdę od osób, które już do studia trafiły. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja i szafran. Co jeszcze? Co jeszcze uda nam się znaleźć? W kuchni naszy. Słuchajcie, czy jest tak trudno? Trudno o nowy pomysł i to chyba jest prawda. Bo słuchajcie, jeżeli przed chwilką pojawiła się szczerzuja, naprawdę pan musiał się namęczyć, żeby coś znaleźć. Ale w kopercie naprawdę jest coś znacznie, znacznie łatwiejszego. Coś, o czym zapomnieliśmy. Macie jeszcze jakiś pomysł? W kuchni na szy. Wiem, że ciężko, ale zobaczcie, kilka osób do studia trafiło, z tym nie ma problemu. Dzień dobry, kolejny telefon, poproszę o odpowiedź. Szarlotka. Szarlotka, no bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Udało się znaleźć coś prostego. Szarlotka, zobaczcie, zapomnieliśmy o szarlotce. Bardzo dobry pomysł, rzeczywiście jest to dość dużo, dużo prostszego niż szczerzuja. Słuchajcie, szukamy dalej. Czy ktoś z was jeszcze ma jakiś pomysł? 100 zł w dalszym ciągu do wygrania. Kolejny telefon, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, czy chodzi o szpinak? Szpinak. Bardzo dobry pomysł. Jeszcze nie chodzi o szpinak, ale warto było sprawdzić. Bardzo dziękuję panu za ten pomysł. Szpinak pojawił się na naszej tablicy i czekam na kolejny telefon. Może z kolejnym telefonem uda nam się tę zagadkę rozwiązać. W kuchni na szy. Czy ktoś z was ma ochotę wygrać 100 zł. Jeżeli tak, jeżeli masz jakiś pomysł, udało ci się coś znaleźć na szy, czego jeszcze nie ma na naszej tablicy, szybciutko wybierz numer. No i warto sprawdzić. No szpinak niestety to jeszcze nie jest, szarlotka też nie, szafran, szczerzuja, szponder, szynka, szprot, szafka i szczaw też nie. Czy coś jeszcze udało się znaleźć? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Czy to będzie kroisika? Nie wiem, co to było. Proszę o odpowiedź. Aha, no dobrze. Pan zaczął krzyczeć, więc nawet nie wiemy, czy to było zabawne, czy nie. I nie wiemy, czy być może to było hasło z koperty. Wydaje mi się, że nie było na szy na pewno. Kochani, jeżeli macie jakiś pomysł, jest to coś na szy, to bardzo proszę, wybieramy numer. Jeżeli nic wam nie przychodzi do głowy, to bez sensu, bo blokujemy linię i inne osoby nie mogą powalczyć o pieniądze. 100 zł w dalszym ciągu do wygrania, gwiazdka 7301, 704, 304, 301. Te numery wybieramy. W kuchni na szy. Jeżeli masz pomysł, wybierz numer. Poproszę o odpowiedź. Poproszę o odpowiedź. Halo? Dobry Dzień dobry, wieczór. Jaka jest odpowiedź? Szczypiorek. Szczypiorek, no dobry pomysł. Jeszcze nie było szczypiorku, zapisujemy, jeszcze nie z koperty. Szczypiorek. Kochani, no warto było sprawdzić. Niestety jeszcze nie z koperty, ale rzeczywiście jest to proste hasło. Także jesteśmy na dobrej drodze do wygrania 100 zł. Czekam na kolejny pomysł, na kolejnego gracza, który ma szansę na wygranie pieniędzy. W kuchni na szy. Czy coś jeszcze uda nam się znaleźć? Słuchajcie, bardzo dużo haseł już jest na naszej tablicy. Myślę, że jest coraz trudniej. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Już mógł kontynuować rozmowę. No musiałabym teraz usłyszeć odpowiedź. Widzę, że też się nie udało. Słuchajcie, przeczytam wam hasła, które już są na naszej tablicy, żeby nikt z was nie powtórzył po prostu. Czekam na nowy pomysł. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja, szafran, szarlotka, szpinak i szczypiorek. Sama się zastanawiam, co jeszcze można znaleźć na szy. Rzeczywiście sporo haseł już podaliście. Kuchni na szy. Co jeszcze? Co jeszcze uda nam się znaleźć? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szaszłyk. Szaszłyk, no dobry pomysł. Jeszcze nie było, zapisuję jeszcze nie z koperty. Szaszłyk jeszcze nie. Szczypiorek też nie, szpinak, szarlotka, szafran,
szczerzuja, szponder, szynka, szprot, szafka i szczaw. Zobaczcie, ile haseł jest już na naszej tablicy. W dalszym ciągu coś znajduje się w kopercie. Coś, co w tej chwili warto jest 100 zł. W kuchni na szy. Czy uda wam się jeszcze coś znaleźć? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z telefonu komórkowego. 704-304-301, jeśli dzwonicie z telefonu stacjonarnego. Kto ma pomysł? Szybciutko wybieramy numer. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Czekam na kolejnego gracza i być może to jest właśnie ten moment, kiedy ktoś z was wygra 100 zł. W kuchni na szy. Ktokolwiek, kto wybiera numer? Czy ktoś z was ma jakiś pomysł? Naprawdę nie kombinujcie za bardzo. Tutaj już pojawiła się szczerzuja, którą zapisałam. Żebyście też nie powtarzali. W kuchni na szy. Mamy podane dwie literki, nie jedną. Zazwyczaj jest podana jedna. Wydawało mi się, że może szybciej uda nam się tę zagadkę rozwiązać. Jeszcze walczymy. Upewnij się, czy aby na pewno tego hasła nie ma na naszej tablicy. Jeżeli jest, nie wybieramy numeru. Czekam na nowy pomysł, nowe hasło i czekam, aż komuś z was oddam 100 zł. Kto jest przed telewizorem? Kolejne pytanie, bo pora no, nie najlepsza na rozwiązywanie zagadek. Kuchni na szy. Szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja, szafran, szarlotka, szpinak, szczypiorek i szaszłyk. Te hasła już były. Coś nowego. Już pomysły. A może jest jedna osoba, która właśnie zastanawia się, czy wybrać numer telefonu do studia. Nie zastanawiamy się, tylko wybierzmy razem gwiazdkę 7301, jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego, albo 704-304-301 z telefonu stacjonarnego. No i czy ktoś wybrał? Słuchajcie, zrobimy tak. Zaproponuję 200 zł za hasło z koperty, bo coś się opornie to idzie. No to jest to osoba, która miała jakiś pomysł, ale zastanawiała się, czy wybrać numer, czy nie wybrać. Czy 100 zł wystarczy? Teraz mamy dwa razy taką wygraną. 200 zł do wygrania, 200 zł za hasło z koperty, tylko trzeba mieć jakiś pomysł. Jeżeli coś przyszło ci do głowy, nie czekaj, tylko szybciutko. No i jak? Czy ktoś ma pomysł? Myślałam, że szybciej pójdzie, skoro mamy podane dwie literki. Może teraz. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szałwia. Szałwia, no bardzo dobry pomysł. Jeszcze nie z koperty, zapisuję na naszej tablicy. Szałwia, szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja, szafran, szarlotka, szpinak, szczypiorek i szaszłek. To są wasze pomysły. Jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać, ale może z kolejnym telefonem. Słuchajcie, naprawdę dużo haseł nie uda wam się na pewno znaleźć, bo wydaje mi się, że dużo też tych rzeczy w kuchni znaleźć na szy nie możemy. Jeżeli masz jakiś pomysł, warto ten pomysł sprawdzić. Wydaje mi się, że już jesteśmy na finiszu tej zagadki. Zaraz się wszystko okaże. Gwiazdka 7301, 704-304-301. To ma jakiś pomysł, szybciutko. 200 zł do wygrania. Przypominam, reżyser podniósł wygraną przy okazji poprzedniego telefonu jeszcze. O, może teraz się uda. Dzień dobry, poproszę odpowiedź. Dzień dobry. Szczypior. Szczypiorek. No szczypiorek był, tutaj proszę zobaczyć. Jeżeli już hasło jest na naszej tablicy, to nie podajemy go ponownie, dobrze? Bo to na pewno nie jest hasło z koperty. Szczypiorek. Zapisałam. Upewnijcie się, dobrze? Upewnijcie się, czy aby na pewno hasła nie ma na naszej tablicy. Ja wiem, że godzina nie jest najlepsza i może ciężko też jest coś znaleźć, ale no, może ktoś z was znajdzie jeszcze coś, czego nie było. Szałwia, szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja, szafran, szarlotka, szpinak, szczypiorek i szaszłyk. To są wasze pomysły, które już były i których nie podajemy. Słuchajcie, nie zapisuję tutaj po to tych haseł, żebyście je czytali, tylko po to, żebyście się upewnili, czy to hasło już było, czy nie. To ma wam pomóc.
kuchni na szy. Proste hasło, słuchajcie, rozwiązujemy zagadkę szybciutko. 200 zł do wygrania, gwiazdka 7301, 704, 304, 301. Kto ma jakiś pomysł? Szybciutko. Kuchni na szy. No dobrze, a gdybym powiedziała, że jest to coś zdrowego. Co tam przychodzi do głowy? Zdrowe, takie zielonkawe. Teraz się zastanawiam, czy wam bardziej zadanie utrudniłam, bo teraz jeszcze macie zawężone pole poszukiwań. Chciałam pomóc. W kuchni na szy. Halo, dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szałwia. Szałwia jest tutaj. Już zapisałam, już myślałam, że się uda nam rozwiązać zagadkę. Szałwia, słuchajcie, to jest drugi telefon pod rząd, kiedy podaliście mi hasła, które już były na tablicy. Ja jeszcze raz czytam wszystkie hasła, czekam na kogoś, kto wpadł na coś nowego. Ktoś znalazł być może coś zdrowego, nasz w kuchni, czego jeszcze nie ma na naszej tablicy, szybciutko wybiera numer, upewnijcie się. Szałwia, która już była, szczaw, szafka, szprot, szynka, szponder, szczerzuja, szafran, szarlotka, szpinak, szczypiorek i szaszłyk. Ale te hasła już były, tych haseł nie podajemy, dobrze? Jest telefon, dzień dobry, poproszę odpowiedź. Szczupak. Szczupak, no nie było, ale ja mówiłam, że coś zdrowego, zielonkawego. Jeżeli szczupak jest zielonkawy, no nie za dobrze, ale zapiszę tego szczupaka, żebyście nie powtarzali. Szczupak. Coś zdrowego, no może to się zgadza, ale zielonkawego, no może niekoniecznie. Można uznać, że szczupak jest zdrowy, ale zielonkawy. 200 zł do wygrania w dalszym ciągu w kuchni na szy. Dużo haseł udało wam się podać, ale jeszcze nie udało nam się tej zagadki rozwiązać. Coś naprawdę prostszego na pewno niż szczerzuja. Coś, co jest ukryte w kopercie, jest warte w tej chwili 200 zł. Jeżeli masz pomysł, szybciutko wybierz numer. Słuchajcie, a może już ściągnę tę kopertę? Naprawdę dużo nam haseł nie zostało. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szparagin. Szparagin, no jeszcze nie. Ale wszystko się zgadza. Zdrowe, zielonkawe. A gdybym powiedziała tak, wróćmy do samego początku i do pierwszego hasła, które dzisiaj usłyszałam. No to co? Co z tego można zrobić? No? To był bardzo dobry początek. W kuchni na szy. Czy za chwilkę otworzę tę kopertę? Czy jest ktoś przed telewizorem, kto mnie słuchał? Słuchajcie, już zaczynam otwierać kopertę. Wydaje mi się, że wszystko jest już jasne. Kwestia tylko trafienia do studia. Kto z was teraz trafi, mam nadzieję, wygra 200 zł. W kuchni na szy. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, Szczawiowa. Szczawiowa, no i oczywiście, że tak. Mówiłam, że łatwe hasło. To nie Szczawiowej. 200 zł dla pana, serdecznie gratuluję. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że udało nam się tę zagadkę rozwiązać. Myślałam, że uda nam się troszkę szybciej. Przechodzimy do kolejnej zagadki. Poproszę o pokazanie zagadki na ekranie. No i co my teraz mamy? O co chodzi? Mamy zwierzaczka, ale nie chodzi o zwierzę. Chodzi o znalezienie ludzkiej twarzy. Ten obrazek jest podzielony na kwadraciki. W którym z tych kwadracików znajduje się ludzka twarz? Ona jest wmontowana sprytnie przez naszego grafika. No i wasze zadanie to znalezienie i powiedzenie, w którym kwadraciku się znajduje. Ja oczywiście nie będę pytała, gdzie to dokładnie jest. Wystarczy, że podacie mi pole, gdzie uda wam się znaleźć ludzką twarz. To nie jest łatwa zagadka.
Na pewno dużo trudniejsze od poprzedniej, ale może komuś z was się uda. Ja wiem, że osoby, które nie bawiły się nigdy z nami, zastanawiają się, o co może chodzić. Tutaj mamy obrazek, a ja proszę, żeby znaleźć ludzką twarz na tym obrazku. No, przypatrzcie się uważnie, przeanalizujcie każdy obrazek bardzo, bardzo dokładnie. Może uda wam się znaleźć. Czy ktoś z was widzi gdzieś zarys ludzkiej twarzy? Gwiazdka 7301, jeżeli dzwonicie z telefonu komórkowego, 704-304-301, jeżeli dzwonicie z telefonu stacjonarnego, ale te numery podałam tylko dla formalności. Wiem, że jeszcze nikt z was ludzkiej twarzy nie znalazł. Nie podejrzewam. Spokojnie, analizujemy obrazek bardzo, bardzo dokładnie. Każdy z obrazków od 1 do 20. Aż 20 obrazków do przeanalizowania. Ludzka twarz. Gdzie znajduje się ludzka twarz? 20 obrazków. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Spokojnie, szukajcie, każdy w swoim tempie szuka. Mam nadzieję, że ktoś z was w końcu dopatrzy się ludzkiej twarzy, poda mi obrazek, na którym się znajduje i wygra pieniądze. 200 zł do wygrania. A może 250 niech będzie. Jest trudniej. Dziękuję za 250 zł reżyserowi. Wygrana podniesiona. 250 zł do wygrania. Tylko czy ktoś z was... Jest telefon. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Witam. Pani Moniko. 12 numer moim zdaniem. 12. Sprawdźmy. Brawo. Numer 12. Oczywiście 250 zł dla pana. Bardzo gratuluję. No i dzięki panu. Możemy przejść do kolejnej zagadki. Poproszę o pokazanie kolejnej zagadki na ekranie. No i co my teraz... mamy. No zagadka tego samego typu, zwierzaczek się zmienił, ale w dalszym ciągu szukamy ludzkiej twarzy, może troszkę więcej szczegółów. Przypatrzcie się bardzo, bardzo uważnie. W dalszym ciągu mamy 20 pól do przeanalizowania, no i gdzieś znajduje się ludzka twarz. W dalszym ciągu szukamy ludzkiej twarzy. No, z poprzednią zagadką ktoś sobie poradził bardzo, bardzo szybko. Jestem pod wrażeniem, a jak pójdzie z tą zagadką? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Jeżeli ktoś z was znalazł ludzką twarz, to oczywiście szybciutko wybieramy numer. Nie czekamy, aż zrobią to inni, ale jeżeli komuś wydawało się, że w poprzedniej zagadce było sporo szczegółów do przeanalizowania, zobaczcie, tam były paski na przykład na tej zebrze, no to tutaj niestety mamy troszkę więcej tych szczegółów, prawda? Też mamy jakieś paski, cętki, wąsy tego tygrysa, włosy, kolory, ale damy radę. Jest więcej pieniędzy do wygrania, od razu mówię, 300 zł do wygrania za tę zagadkę. Ta sama zasada, gdzieś tutaj jest ludzka twarz. Podajcie mi pole, w którym się znajduje. Nie musicie mi tłumaczyć, jak wygląda, gdzie się znajduje. Wystarczy, że podacie numer pola. Dwadzieścia pól. Gdyby ktoś już miał namierzoną tę ludzką twarz, to przypomnę, jak trafić do studia. Z telefonu komórkowego wybieramy gwiazdkę 7301, a z telefonu stacjonarnego 704
304 301. Ktokolwiek? No jest trudniej niż w przypadku zebry, ale mam nadzieję, że jednak jest to zagadka do rozwiązania. Z zebrą udało nam się bardzo szybko. A teraz szukamy ludzkiej twarzy. Jeżeli ktoś właśnie przełączył na program Zagadkowa Noc, szukamy ludzkiej twarzy. No ja wiem, że wydaje wam się to pewnie niemożliwe, żeby tutaj znaleźć ludzką twarz, ale jeżeli przeanalizujecie każdy z tych kwadracików po kolei, mam nadzieję, że to się uda. To nie jest zagadka nie do rozwiązania. Ja wiem, że trzeba się skupić, trzeba może nawet podejść do telewizora, trzeba przeanalizować wszystko bardzo, bardzo dokładnie, ale przed chwilką pan udowodnił, że jest to zagadka do rozwiązania i to w bardzo dobrym tempie. Teraz jest trudniej, więcej pieniędzy do wygrania. Także spokojnie, spokojnie podejdźcie do tej zagadki, ja nie pospieszam, ale czekam na zwycięzcę. No na pewno nie ma kłopotu z trafieniem do studia dzisiaj. Przy pierwszej zagadce było bardzo, bardzo dużo telefonów. Przy drugiej, no z zebrą poszło nam bardzo sprawnie. Teraz trzecia zagadka na ekranie. I czekam na mojego trzeciego zwycięzcę. Analizujemy wszystkie pola bardzo, bardzo dokładnie. Podajmy mi numer pola, w którym znajduje się ludzka twarz. Nie jest to łatwa zagadka, ale może ktoś z was ma inną opinię, może ktoś uważa, że jest łatwo. Zapraszam, szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. Gwiazdka 7301, jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego, 704 304 301, jeżeli dzwonisz z telefonu stacjonarnego. Nie czekamy, jeżeli tylko znasz prawidłową odpowiedź, albo wydaje ci się, że właśnie o to pole chodzi, podaj mi odpowiedź, a być może będziesz bogatszy o 300 zł. Słuchajcie, czekają kolejne zagadki, nie traćmy czasu. Kto poradzi sobie z tą zagadką? $300 do wygrania. Kto jest przed telewizorem? Czy wszyscy już na przykład poszli spać albo po prostu się poddali? Ja wiem, że to jest trudna zagadka, wiem, że jest dużo trudniejsza niż poprzednia. Tam był obrazek, na którym rzeczywiście można było gdzieś tę ludzką twarz znaleźć. Teraz na pewno jest trudniej, ale też można. Jeżeli przeanalizowałeś wszystkie pola i nie możesz znaleźć prawidłowej odpowiedzi, no to nie wybieraj numeru. Natomiast jeżeli coś ci się wydaje, wydaje ci się, że gdzieś ta ludzka twarz może się znajdować, no to wybieramy numer. Reżyser mówi, że nie chodzi o to, że się wydaje. No oczywiście, ale wiem, że trzeba znaleźć ludzką twarz. Jeżeli namierzysz ludzką twarz, to będziesz wiedział, że to o to chodzi. Tak mówi reżyser. Mówi, że zbyt wielka wyobraźnia też może przeszkodzić, bo możesz na przykład zauważyć twarz, gdzie na przykład jej w ogóle nie ma. Także może musisz być pewien. W związku z tym wycofuję się z tego, co powiedziałam. Wydawało mi się, że jest to może niekoniecznie za trudne, ale trudne. No kochani, przyjrzyjcie się, jeżeli będziecie w związku z tym pewni, że widzicie ludzką twarz. Szybciutko wybieramy numer. No dobrze, kto jest pewny? Kto jest przed telewizorem, kto ma telefon blisko siebie i może wybrać? Gwiazdkę 7301 albo 704 304 301.
No, 300 zł w dalszym ciągu do wygrania. Czy jest jedna osoba, która jest pewna swojej odpowiedzi? Tutaj nie chodzi o strzelanie, no bo trudno byłoby trafić, jest 20 pól, szansa 1 do 20, że się uda. Raczej czekam na osobę, która przyjrzała się bardzo dokładnie, poświęciła trochę czasu tej zagadce, no i jest pewna, że widzi ludzką twarz na jednym z tych pól. Profesor mówi, że dobrze ukrył tę twarz, także łatwo nie jest. Właśnie dlatego mogę zaoferować 300 zł. No dobrze, ale gdyby było łatwo, ktoś trafiłby już do studia. Dobrze, 500. Słyszę, że 500 możemy zapłacić za tę zagadkę. W związku z tym, że reżyser naprawdę dobrze ukrył tę ludzką twarz. Mówi, że jest z siebie dumny i że nieźle to wszystko opracował. No ale teraz ciekawe, czy ktoś z was przechytrzy reżysera. Czy znajdzie prawidłowe rozwiązanie. Ludzka twarz gdzieś na jednym z tych pól jest do znalezienia, tylko naprawdę trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć. Podejść może do telewizora. Nie strzelamy, dobrze? Nie strzelamy, tylko jesteśmy pewni. Patrzymy, analizujemy i jeżeli macie odpowiedź, szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. 500 do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Wybieramy jeden z tych numerów i 500. 500 za rozwiązanie tej zagadki. Czy jest ktokolwiek, kto znalazł ludzką twarz na jednym z tych pól? Mam nadzieję, że nie wszyscy jeszcze, że nie wszyscy już poszli spać. Przed chwilą była świetna zabawa. Słuchajcie, był telefon za telefonem, a teraz? No i kto? No, zagadka dla ekspertów. Niech będzie. Skoro reżyser mówi, że tak sprytnie schował tę ludzką twarz na jednym z pól, dobrze, niech będzie, że ktoś rozwiąże tę zagadkę. No i wtedy zasługuje oczywiście na miano eksperta. 500 do wygrania za rozwiązanie tej zagadki. Na pewno warto podjąć wyzwanie. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Kto się wykaże? Słuchajcie, to nie jest zagadka, którą można rozwiązać w 2-3 minuty. Po prostu skacząc sobie pilotem po kanałach i nagle cię olśni, nagle widzisz ludzką twarz. To nie jest tak, słuchajcie, to nie na tym polega. Tutaj trzeba się przyjrzeć, trzeba poświęcić trochę czasu tej zagadce. Gdyby to była zagadka do rozwiązania w ciągu minuty, dwóch, to ja bym na pewno nie proponowała 500 za jej rozwiązanie. 500. Znajdź ludzką twarz i podaj mi cyfrę. Gdzie znajduje się ta ludzka twarz? Ja naprawdę nie proszę was, żebyście mi mówili, znajduje się tutaj, wygląda tak, żebyście mi to dokładnie opisywali. Żebyście mi po prostu podali numer pola, na którym się znajduje. To wystarczy. We'll be right back.
Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Reżyser mówi, że więcej nie zaproponuje za tę zagadkę. Wie, że jest trudno, ale chociaż jedna osoba musi się znaleźć. Czy ktoś jest przed telewizorem? Czy ktoś zna rozwiązanie tej zagadki? Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Ale wybieramy numery telefonu tylko i wyłącznie, jeżeli znamy rozwiązanie. No dobrze, jeszcze chwilkę przyglądamy się tej zagadce, ale za chwilkę będziemy kończyli. Ostatni rzut oka może kogoś jakoś olśni. 20 pól. Na jednym z tych pól znajduje się ludzka twarz. Pytanie, na którym? Czy ktoś z was jest gotowy? Słuchajcie, cały czas czekam na dźwięk telefonu. Zagadka dla ekspertów, ale do rozwiązania. Przypominam numery telefonów do studia. Gwiazdka 7301. Jeżeli wybieracie numer z telefonu komórkowego, 704-304-301. To numer, który wybieramy z telefonu stacjonarnego. Ktokolwiek? No dobrze, kończymy zagadkę. Reżyser się zniecierpliwił. Ale słuchajcie, zagadka trudna, więc nie dziwię się, że potrzebujecie dosyć dużo czasu na jej rozwiązanie. Tego czasu niestety nie mamy zbyt dużo. Mam nadzieję, że szybciutko usłyszę zwycięzcę i zaraz ktoś z was wygra 500 do wygrania.
No i jeszcze coś byśmy zagrali dzisiaj, a program niestety zbliża się do końca. Koniec zagadki, kto ma odpowiedź, szybciutko wybiera numer telefonu do studia, trafia, podaje mi odpowiedź, oczywiście zabiera 500. Dwadzieścia pól. Na jednym z tych pól znajduje się ludzka twarz. Na którym? Sporo szczegółów do przeanalizowania, ale nie możecie powiedzieć, że nie było czasu. Było troszkę czasu. Zagadka z zebrą rozwiązana już kilkanaście minut temu. Teraz czekam na zwycięzcę tej zagadki. Wiem, że jest troszkę kolorów, jest dużo szczegółów. Są te wąsy, są paski. No, może być ciężko. Trzeba bardzo się przyjrzeć. Jeżeli macie mały ekran, podejść do telewizora, przeanalizować wszystko bardzo, bardzo dokładnie. No, ale wydaje mi się, że to nie jest czas na rozpoczynanie rozwiązania tej zagadki. Tutaj mam nadzieję, że jest już osoba, która jest pewna, że zauważyła ludzką twarz i właśnie wybiera numer. No, półtorej minutki. Tyle dostaliśmy czasu od reżysera. No i zegar wystartował. Czekam na osobę, która bardzo szybko podejmie decyzję. Szybciutko wybierze numer telefonu do studia albo gwiazdkę 7301, jeżeli dzwonisz z telefonu komórkowego, albo 704-304-301, jeżeli wybierasz numer z telefonu stacjonarnego. Minuta i 10 sekund. Tyle czasu nam zostało. Teraz po prostu możecie się upewnić, czy właśnie o to pole chodzi. Szybciutko wybieramy numer. 500 do wygrania, minuta. Gdzie jest ludzka twarz? Gdzie możemy ją znaleźć? 20 pól. 40 sekund. No, 20 parę sekund. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Jedna osoba jest nam potrzebna, żebyśmy mogli przejść do kolejnych zagadek. Uwaga, ostatnie sekundy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Jedna osoba. Słuchajcie, jesteśmy już po czasie. Czyżby ta zagadka była za trudna? Może rzeczywiście reżyser za dobrze ukrył tę ludzką twarz i nikt nie jest jej w stanie dostrzec? Co teraz? Będziemy czekać do końca programu z tą zagadką? Maćku, co ty na to? Może przesadziłeś rzeczywiście. 500 i... No na pewno jest ktoś, kto chce zabrać 500, tylko może nie jest w stanie tej zagadki rozwiązać. Troszeczkę ograniczysz tutaj pole manewru. No dobrze, dobry pomysł. Spróbujmy. Aha, dobrze. Słuchajcie, teraz mamy 9 pól. No dobrze, ale to było akurat do przewidzenia. Słuchajcie, bo z boku tam ciężko było znaleźć ludzką twarz. Raczej tam by się ona nie znajdowała. No ale dobrze, może ktoś się upewnił. Słuchajcie, ja na samym początku mówiłam, jeżeli wydaje ci się, że znalazłeś ludzką twarz, to dzwoń. Ale reżyser mówi, jeżeli jesteś pewien, dopiero wtedy dzwoń. No i teraz może ktoś się upewnił. Może wydawało ci się, że gdzieś tam widzisz ludzką twarz, a teraz masz pewność. Teraz upewniłeś się. Nie czekaj, szybciutko wybierz numer, ma 500 do wygrania, nie czekaj i zabierz te pieniądze.
9 pól i na jednym z tych pól znajduje się ludzka twarz. Na którym? 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 lub 19. Pół tysiąca do wygrania. Gdzie znajduje się ludzka twarz? No, czy ktoś spróbuje? Jedna osoba? Dziesięć chwil do końca. Zagadka dla ekspertów. Dziewięć. Pół tysiąca w dalszym ciągu do wygrania. Tylko czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Ludzka twarz. Podaj mi numer pola, na którym znajduje się ludzka twarz. Siedem. No. Sześć. Nie czekam, aż skończę odliczać. Możesz dostać się do studia w każdej chwili. W każdej chwili możemy tę zagadkę zakończyć. Jeszcze, mam nadzieję, uda nam się zagrać kolejną. 6 chwil do końca. Znajdź ludzką twarz. Pół tysiąca do wygrania. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Pięć. Cztery. Kończymy zagadkę. W dalszym ciągu czekam na jedną osobę, która wie. No.
3 chwile. Nieubłaganie zbliżamy się do końca programu. Słuchajcie, takiej nagrody jeszcze dzisiaj nie oddałam. 500 za podanie tego pola. Wystarczy numer. Nie musicie mi tłumaczyć, gdzie ona dokładnie jest, jak wygląda. W którym polu znajduje się ludzka twarz? Dwie chwile. Jedna. Ostatnia chwila. Pół tysiąca do wygrania. Pojawił się napis koniec programu. Tego można by się było spodziewać. Skoro zagadka tak długo jest na ekranie, no to niestety zbliżamy się do końca. Ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze usłyszeć ten jeden telefon. Szybciutko. Masz pomysł? Wiesz, gdzie znajduje się ludzka twarz? Nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer telefonu do studia. Albo gwiazdkę 7301, albo 704-304-301. Dobrze, dwie zagadki bardzo szybko, ładnie rozwiązane. Ale najbardziej zależy mi na tej zagadce, nie ukrywam. Tutaj jest 500 do wygrania, tam oddałam 200, 250 zł, a teraz oddaję dwa razy więcej. 500 dla jednej osoby. Ostatnia zagadka w dzisiejszym programie, czy ktoś wie, gdzie znajduje się ludzka twarz? Pół tysiąca na pewno się przyda. Ktokolwiek?
osoba. Pół tysiąca do wygrania. Czy wszyscy odeszli już od telewizorów, a może nie ma osoby, która zna prawidłowe rozwiązanie? Jeżeli ty znasz prawidłową odpowiedź, szybciutko wybierz numer telefonu do studia. Nie ma na co czekać. Jest koniec programu. Teraz czekam tylko na ten jeden telefon. Dobrze, dostaliśmy minutę. Reżyser mówi, że to już nie są żarty. Musimy kończyć program. Możemy jeszcze minutę poczekać na ten jeden ostatni telefon. Zanim zegar wystartuje, przypomnę, jak trafić do studia. Z telefonu komórkowego wybieracie teraz gwiazdkę 7301, a z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No i co? Czas? Start. Niecała minutka. Wszystko w waszych rękach. Gdzie znajduje się ludzka twarz? Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która znalazła ludzką twarz? Teraz wybiera numer i za chwilkę poda mi odpowiedź na antenie. 30 sekund do końca. Gwiazdka 7301, 704, 304, 301. I uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No. Jedna osoba. Słuchajcie, w dalszym ciągu czekam na odpowiedź. Gwiazdka 7301 albo 704 304 301. Słuchajcie, musimy kończyć program.
Nie jestem pewna, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która zna prawidłowe rozwiązanie i wybrała numer telefonu do studia, ale teraz właśnie na tę osobę czekam. 500 do wygrania, mamy czas do 3:00. Reżyser mówi, że to jest już ostateczność. Dłużej czekać niestety nie możemy. 500 jest napis koniec programu. Teraz jeżeli czekałeś do ostatniej chwili, teraz masz ostatnią chwilę, żeby wybrać numer telefonu do studia. To jest ostatni moment i bardzo proszę, wybierzcie gwiazdkę 7301. Jeżeli wybieracie numer z telefonu komórkowego albo 704 304 301, jeżeli dzwonicie z telefonu stacjonarnego. Które to pole? Gdzie znajduje się ludzka twarz? Mamy 9 pól. Na jednym z tych pól znajduje się ludzka twarz i przypominam, czekamy do trzeciej. W lewym górnym rogu znajduje się zegar. Możecie się upewnić, która dokładnie jest godzina. Niecałe 1,5 minuty. 500 do wygrania. Wiem, trudna zagadka, ale do rozwiązania. Czy jest jedna osoba, która sobie z nią poradziła? Słuchajcie, mamy troszeczkę ponad minutkę i muszę kogoś z was usłyszeć w studiu. Pół tysiąca do wygrania. No pół tysiąca na pewno się przyda. Są wakacje, na pewno, no, są różne wydatki, można gdzieś wyjechać. 500, niecała minutka. Tak naprawdę na twoim miejscu już teraz wybierałabym numer telefonu do studia. Albo gwiazdkę 7301, albo 704 304 301. Pół minutki i 500. Uwaga. No, wybiła trzecia. Kogo usłyszę? Jeżeli wybierasz numer, miej przygotowaną odpowiedź. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj strzelania, prób. Czekam na odpowiedź, dobrze? I chcę komuś z was oddać 500. Nie będzie czasu na dogrywkę. Kto? Halo, poproszę o odpowiedź. 18. 18, sprawdźmy. Brawo, brawo, 18 to jest prawdziwa odpowiedź. Na języku była ta twarz. Serdecznie pani gratuluję, 500 dla pani. Zapraszam was już jutro do wspólnej zabawy. Do zobaczenia.